Nazywam się Anna Trener-Wierciak, jestem medalistką Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Kiedy dowiedziałam się, że choruję, to właściwie jedyne pytanie, jakie miałam do lekarzy, to czy mogę uprawiać sport. I to nie chodziło o to, że nie mogę uprawiać sportu jakiegokolwiek, tylko problem był z wyczynem. Ja wiele razy próbowałam skończyć oczywiście po Rio, mówiłam to już koniec, ale to jest tak, jakby człowiek sobie serce chciał wyrwać tak nagle. Definiuje się przez sport, on ukształtował mój charakter. W moim przypadku to jest tak, im więcej trudności, tym więcej zapału i chęci. Joga jest uzupełnieniem treningu. W zeszłym roku po igrzyskach pojechałam na kurs nauczycielski do Austrii razem z mężem. Zrobiliśmy kurs, zrobiliśmy certyfikat, jesteśmy nauczycielami jogi i teraz sobie nie wyobrażam, żeby ona nie była też dużą częścią mojego życia. Ja polecam aktywność, ruch, sport, śmiech i spełnianie marzeń, bo jeżeli twoim marzeniem jest jazda na igrzyska, to trzeba tak to zrobić, żeby z głową do tego celu po prostu dojść.